Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Alkiera, a to kolejny odcinek z Let's Play Gothic. Jak pamiętacie, ostatnio padłem na zębaczach. To nie było zbyt przyjemne. Czemu ten miał tak mało życia? Wróciłem do tego miejsca i zamierzam kontynuować moją przygodę. Przepraszam też z góry, jeżeli będzie bardzo słychać to, jak samochody jeżdżą, ale mieszkam bardzo blisko, bardzo ruchliwej ulicy. W sumie to jedna z głównych dróg. Krajowa szóstka? Coś takiego. No, nieważne. Dobra, pora się stąd zabierać, a raczej pójść co, zobaczyć, co jest dalej. Dalej jest jaszczurka! Jaszczurki się tępi! Tępi się jaszczurki, bum, jaszczurka na strzała! Dajcie mi jod, dajcie mi szczurka! Dobra, co mamy? Wygrałem internet. Szynka. Trochę to takie słabe. Ale ja idę tutaj w jednym takim celu. Nie, ten jaszczur, tfu, ten topielec nie jest moim celem. Ty poważnie nie zamierzasz umrzeć ode mnie? Dobra. To zaczynało denerwować tak przesadnie. Na końcu tej ścieżki jest fajne miejsce, które warto zwiedzić. W dodatku Mroczne Tajemnice jest ono jeszcze lepiej praktycznie zagospodarowane. Widzicie, pilnuję go dwóch orków. I ja mam pomysł, że spróbuję z nimi walczyć. Oczywiście to jest żołnierz. Kiedyś. Znaczy, to jest z góry walka skazana na niepowodzenie. Chcę zobaczyć, ile im zadam, tak żeby nie było. Czy mnie zabiją, czy nie? To już wiem, zabieram 1/4 żołnierza. Teraz to jest tylko wymiana zbroi i wymiana miecza na jakieś mocniejsze. Jeżeli chodzi o moją siłę, jest już dokokrzona. Przestańcie mi ścigać, jesteście zabawni. Kiedyś udało mi się osiągnąć coś takiego, że orkowie ci tu, którzy mnie gonią, nadal mnie gonią. Chyba już zadyszkę łapię. Cholera. Te, oni nie odpuszczają. Kawalorn! Wyobrażacie sobie, gra mi skraszowała. Do tego powiedzmy, że przesłuchałem przednie nagranie i doszedłem do wniosku, że nadal jest ciche. Więc wszedłem trochę w ustawienia mikrofonu i bardzo się zdziwiłem, widząc, że głośność jest nastawiona na 44%, kiedy ja zawsze miałem setkę. Nie wiem, może Windows doszedł do wniosku, że za bardzo się drę nocami i sąsiadom przeszkadzam spać. Nadal będę się darł, tylko będzie mnie słabiej słychać na Skype'ie, także nie wiem, po prostu coś zmienił. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie stałe. Ustawiłem z powrotem setkę, będzie mnie dobrze słychać. Oby. No jak widzieliście ostatnio, orki zrobiły ze mnie ściekane kotlety i Kowalorn też został przemielony. Trochę to przykre. Liczyłem jednak, że on jest w stanie zrobić więcej. No tylko nie spieszy mi się zbytnio z kończeniem tych tam wszystkich tych questów tam. No wiecie. Zamierzam jeszcze trochę pobić level sobie. No wszystkie mobki, które jestem w stanie, to wytłukę. Każdy exp się przyda. No właśnie, już tam 1800 brakuje mi do levela. Każdy exp się przyda przed pójściem tam, gdzie będę musiał pójść z powodu wejścia do trzeciego rozdziału, które to wejście już stoi przede mną otworem. Więc na razie jeszcze do expie połażę, pobiję co się da, powijam exp na wszystkim, co się rusza i dopiero wybiorę się tam. Wydaje mi się, że też dostanę nową zbroję, chyba już tam strażnika z świątynnego. Z okazji tego, że
pomogę im połączyć się ze śniącym, to chyba zasłużyłem na nową zbroję. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli nie, no to lipa, to będzie mi bardzo ciężko poradzić sobie z orkami tam w środku. Ale trudno, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Nie pamiętam, naprawdę, gra tym świrem to nie była moja specjalność. Aha. Hop. Co ja zrobiłem? Niech mi ktoś powie, co ja zrobiłem. Aha, bo właśnie, też zapomniałem wam powiedzieć. Po tej śmierci na zębaczach, jak wczytałem stan gry, to zaszła taka mała zmiana, bo otworzyłem od razu plecak, coś tam przeglądałem sobie. Patrzę, a ta broń, którą miałem w łapach, nie była moją najlepszą bronią. No więc z lekka się zdziwiłem. No i zacząłem używać tej. Jak widzicie, ta gobliny nawet czarne ma na strzała. Teraz chodzi tylko o to, żeby one jak najmniej razy nie uderzyły. Uj, uj, bardzo niekorzystnie, bardzo niekorzystnie. Dobra, udało się. No i teraz to już jestem naprawdę blisko kolejnego poziomu, 600 expa. Ale nie powiem, armia goblinów to armia goblinów. Trzeba się trochę nagimnastykować, a nagroda jest dość znikła. Sprawdźmy jakieś specjalne poty. Nie, nic ciekawego. No trudno. Mam nadzieję, że mikrofon się już nie przyciszył, że stoi na tych 100%, które mu nakazałem. Szczególnie, że automatyczna regulacja powinna być wyłączona, ale... Mayday, mamy problem. Mayday. Halo, baza tu ryba, słyszysz mnie? Nie. Halo, tu ryba, akwarium, zgłoś się. Poczekajcie, muszę z tym trochę powalczyć. Zapisz, wczytaj, jak zawsze działa. Jest, podskoczyliśmy, jesteśmy w stanie chodzić. Okej. Gothic i jego puste tekstury, na których lądujesz, nie możesz się ruszyć, no cóż. Uroki starej gry, nie ma co. Poza tym, nowe gry jak GTA na przykład teraz mają takie celowe niedoróbki, easter eggi czy inne takie, gdzie po prostu wpadamy w dziurę w teksturze na środku mapy, bo gdzieś jakiś jest krawężnik. Jest celowo źle postawiony. Teraz uważa się to za śmieszne, dowcipne od twórców gry. A kiedyś, o Boże, jakie to gromobłędy, ja pierdzielę, ale niedoróbki. Buuu. I takie inne. Patrzcie, prawdziwy liść spada. O Jezu, ile tu liści spada, to takie niesamowite. Już wtedy były tak zaawansowane elementy graficzne? Jestem w szoku. powinniśmy się tutaj udać na ono właśnie, na jeszcze... Jest! W końcu mam kudłatych na strzała. Tak trzymać. Uda mi się tutaj w górę. Nie chodzi mi o to obozowisko bandziorów, co jest po prawej, ale konkretnie o zębacze, których jest tu dużo. Nie, ja nie chciałem iść na zębacze. Mam za sobą wilka. Jestem tego pewien, że mam za sobą wilka. Słyszałem, jak on mnie uderzył. Mam przed sobą zębacza. Mam level. I to jest... Umarłem od zębacza tylko dlatego, że co? Że co? No, że co? Nie umarłem, okej, nieważne. Ale było bardzo blisko śmierci tylko dlatego, że zębacz nie dostał damage'a. Nie lubię takich błędów. O, takie błędy też nie lubię. Jak bezimienny tupta w miejscu. Są śmieszne, ale cicho tam motocykl. Tu się nagrywa, się tu robi let's play'e, się robi się. A ty co robisz w życiu? Tylko wyjesz mi pod oknem. Teraz wyjdę i skopię ci alufelgi albo coś takiego. Nie wiem, co wy tam w motorach macie. Dobra. Idę po moją setkę siły. Nie ma co, nie będę się opierdzielać. Setka siły to jest to.
Oczywiście, jest drugi akt ogólnie. Technika ta sama co w wypadku Gothica 2. Full umiejętność broni walką. Umiejętność walki bronią jednoręczną. Pfu. Full siły idziemy napierdzielać, rżnąć orków. Rżnąć to jest złe słowo. Wrzynać orków na potęgę. Ha, to było piękne. O, jakie poetyckie, musicie przyznać. Dobra. Diego, chodź tutaj. Możesz mi. Oczywiście, że możesz mi pomóc. Dawaj mi stręcza. Jeszcze. Jest. Misklik. Czekaj. Możesz. Dawaj mi jeszcze stręcza. Nie powinieneś wierzyć. A mógłbyś jeszcze? Nie mogę cię niczego nauczyć. Jesteś. Wróć. A jak przyjdę z setką i z 5 punktami, to powie, że jestem silny jak troll albo coś takiego. Chociaż nie jestem pewien. Mówi silny jak troll, czy to w innej części było? Może to kto inny mówi, jesteś silny jak troll. Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić. Paskudni ludzie z nowego obozu. Bandziory jedne. Następnym razem. On chce dostać w mordę. Facet ma dość. O kurna. Mając 100 siły, pokonuje się w... A, nie było mnie tam. Na razie. Nie spodziewałem się w sumie tego, ale... Mój, nie wiem, to nie wiem czym go trafiłem, lewy chyba? Lewy sierpowy jest zabójczy. Znowu szukasz... Pokonałbym no rusz. Ciebie też bym pokonał. No rusz się. A tobie spaliłbym sklepik. Ty mi tam grozisz, mam cię pobić znowu? Pewnie masz rację. co chyba by należało się zbierać do tego mojego obozu. 13 poziom. Nisko, słabo, nie podoba mi się, ale cóż... No, na orków jeszcze nie jestem w stanie zbytnio pójść. Muszę dostać nową zbroję, wtedy będziemy mogli pogadać, wtedy będę mógł, nie wiem, jeszcze doekspić przed pójściem. A wydaje mi się, że zasłużyłem sobie na nową zbroję i... nie, ja nie zasłużyłem, ja ją chcę, teraz, w tym momencie. Już! Przynoszę almanach i macie mi dziękować, całować po stopach i dać mi zbroję, ale nie taką jak ten Gorhanis, co tam siedzi w tym obozie, o tu. Tylko ja chcę taką ładną, taką zakrytą. Bo ja mam wątłe ramiona i nieładnie te... No, wyglądają takie odkryte. Prawo, lewo. Włączyć czujniki, idziemy szukać cieniostwora. Tak, odcinek specjalny. Elkiera poluje na cieniostwora. Ścierwojad. Ścierwojad też może być, nie? Oj. Krytoszczur też może być. Zadowolicie się też takimi przeciwnikami. O, widzę bydle. Ona mnie nie widzi. Efekt zaskoczenia. Będzie żreć. Ups! Nie dasz rady. Ja nie dam rady! Okej, nie dam rady. No czemu krwiopijca? Jezu Chryste! Umarłem przez krwiopijca. Jest! Tak! Tak! Krwiopijca, kurna! Tak! Niestety gra mi skraszowała, tak? Coś jest nie tak, nie mogę wczytywać gry z po śmierci. Po prostu... Mum, wala i tyle. Gdzieś tu wilk jeszcze. Przynajmniej słyszałem wilka. No to... na cieniostwora, no cóż, nie mam co iść tak długo, jak nie mam nowej zbroi, bo... Musiałbym krytować go dosyć mocno. Żeby go zabić. Zresztą widzieliście, jak on mnie łapą potraktował, to nie było ze mnie za bardzo co zbierać. 3 ciosy. Do tego cieniostwory bardzo szybko atakują. Jeżeli raz wyprowadzi cios, to może się to już skończyć po prostu zgonem, jeżeli ja nie zdążę mu tego przerwać. No ale trudno. Przydałyby mi się kamienie te teleportacyjne. Przydałyby się jakieś takie tam do na przykład starego obozu i do tutaj obozu na Baknach, bo ja ciągle między nimi chodzę. Oczywiście już niedługo jeden taki dostaniemy. No może nie tak niedługo, ale... Nie wygląda to tak źle. Z drugiej jednak strony kamienie teleportacyjne... No ale na pewno przeszkadzają w ekspieniu, bo możesz po prostu... Bum. Teleport. A tak to zawsze pójdziesz z buta. No to jesteśmy. Pozabijasz. Tylko uwaga, spokojna. Pozabijasz coś po drodze i tak dalej. A tutaj. Bum, jesteś wszędzie.
Pogadaj z tym, okej, pogadaj z tym, okej, pójdź tutaj, okej. Tylko jeżeli masz absolutnie... Od razu wiedziałem, quest, że będą kłopoty. Lepiej się do... Z drogi. Może. No tak, utop się w bagnie, bez. Nigdy się w dzisiejszych nauczymy. Czasach na nikim nie... Nie można polegać, od co? To się to nie chyba... było zbyt mądre. Pogadajmy lepiej o czymś innym. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Od razu od co? W dzisiejszych czasach na nikim nie można. Przy okazji już się robi noc, a trzeba było przyjść wieczorem na plac, żeby ten. Żeby ta impreza się wydarzyła. No więc przepraszam. Cześć. Zbudź się! Czego nie chcę! Nie odzywaj się tutaj. Lepiej się dotyczy. Dostarczyłem przesyłkę. To dobrze. Długo, jak mnie to nie dotyczy. Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Wow. Zadziwiające jest fakt, że nie kazali mi się obciąć i wytatuować sobie dziwnych rzeczy na głowie. No cóż, oni tam wszyscy idą. Na razie nie mam czego szukać. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie po... To się już więcej... O czym nie powinienem wiedzieć? Musisz uważać na... Od razu... Dobra, pora, weź się stąd zabrać. Mam nadzieję, że impreza już gotowa. Safe, tak jak w ramach może tych, no, profilaktyki. Nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. To jest filmik, który będzie tak jakoś uruchamiany i w ogóle... Zbudź się! Czego? Co z moją zapłatą? A czego chcesz? Daj mi te zwoje z zakręciami. Wykorzystaj je mądrze! Dobrze. Do zobaczenia. Oby... Zbudź się! Zbudź się! Zbudź się... Chcę zostać świątynnym strażnikiem. Nadszedł dzień, w którym dane ci będzie do nas dołączyć. O. Wykorzystujemy zarówno naszą siłę fizyczną, jak i duchową. Cieszę się, że udało ci się osiągnąć tak wiele. Wtak pamiętaj, duchowa koncentracja i zdrowe ciało sprostają każdemu wyzwaniu. Idź teraz do Gornatota. Znajdziesz go na placu. O. Siła i zręczność. O. Super. On da mi nowy pancerz. Czyżby zaraz... To ten człowiek powinien ze mną pogadać. Powinna być animacja, jak on ze mną gada. Zbudź się! Nie. On tak stoi, jakby on miał do mnie nagle przemówić. Jakby któryś z nich miał do mnie zagadać i potem powinna się zacząć pokazówka. Przynajmniej takie mam wrażenie. No dobra, nieważne. Na razie wybiorę się po mój armor. Przecież oni chcą mi go dać. Osiągnąłem tak wiele w tak krótkim czasie. Aha, no będzie to. Ludzie zawsze gadają. Lepiej się w nic nie pakować. Tak długo jak mnie kraje, lepiej się w nic nie pakować. Gdzie on stawia te nogi na tej drabinie, to ja nie mam pytań, ale... Zapewne masz rację. Rozmawiałeś z Kor'Angarem? I co powiedział? Kazał mi Najwyraźniej ma o tobie wysokie mniemanie. To wielki zaszczyt.
chciałbym odebrać moją zbroję świątynnego strażnika. To prawdziwy zaszczyt wręczyć zbroję człowiekowi, który zdobył dla nas jaja pełzaczy. Niech ta zbroja chroni cię równie do... Cóż, mógłbym ci dać lepszą zbroję. Chyba się... Jak sobie... Dobrze, ja... Poczekaj, ja muszę to przemyśleć. Jakimi środkami dysponuję? O kurna. Trzymaj dla mnie tą zbroję, łysy. Dobra, zawsze coś. Dobra, spadamy. Porównajmy jeszcze jedną i drugą zbroję. To do tego. No to jest zawsze lepsza ochrona, ale sądzę, że jakoś szybko muszę ogarnąć te 2000. Będę musiał sobie trochę posiedzieć i pomyśleć, gdzie mogę znaleźć takie pieniądze. Co prawda, wydaje mi się, że nawet teraz wiem, ale to będę musiał jeszcze z kimś skonsultować. No, animacja. Tak, musiałem animację anulować niestety i zatrzymać filmik. Animację nie wiem, czy mi się udało, czy nie, ją dokleić po prostu między tamten i ten fragment. Cóż, mi się ona nie wyświetliła, więc tym bardziej nie powinno być jej na nagraniu. No ale dobra, to nieważne w tym momencie. Chyba skończę odcinek. Tak, wszyscy stoją, patrzą. Skończę w tym momencie odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, mimo tych wielu problemów, które miałem. No i od teraz będę częściej kontrolował, czy czasem mikrofon nie zaczął mi się obniżać, a raczej jego czułość nie zaczęła mi się obniżać. Trzymajcie się, na razie. Cześć.